I wystartowały. Troszeczkę straciła Weda po starcie. Na prowadzeniu jest Palankin na drugiej pozycji. Tam przy bandzie przemieszcza się Vertex. Vertex razem z Palankinem. Na trzeciej pozycji galopuje Empresso. Jeszcze ponad 2 kilometry pozostały do celownika. Już Vertex poszedł na front. Vertex tutaj dyktuje tempo. Na drugiej pozycji jest Empresso. Na trzecim miejscu Elader. Dalej Gracioso. Przedostatnia jest Weda i stawkę zamyka Palankin. Na prowadzeniu jest Vertex, na drugiej pozycji za nim Empresso, na trzecim miejscu obok Empresso galopuje Elader, już jest w zasadzie Elader na drugiej pozycji, Vertex, Elader razem z Empresso, na czwartym miejscu jest Gracioso, obok niego Palankin i na ostatniej pozycji znowu jest Weda, ale jeszcze około 1,5 kilometra pozostało do celownika. Vertex na prowadzeniu, na drugiej pozycji jest Empresso, Vertex, Empresso. To jest tutaj czołówka. Vertex, Empresso, na trzecim miejscu jest Elader. Na czwartej pozycji Gracioso, obok niego Palankin i na ostatnim miejscu Weda. Jeszcze około 1200 metrów pozostało tutaj koniom do celownika. Vertex, cały czas on dyktuje tempo. Vertex, na drugiej pozycji jest Empresso razem z Eladerem. Na czwartym miejscu galopuje Gracioso, obok niego Palankin i kilka długości za nimi. Na ostatniej pozycji jest Weda, ale konie mają jeszcze niecały kilometr do pokonania. Wchodzą już tutaj w zakręt. Na prowadzeniu nic się nie zmienia. Vertex, dwie długości za nim już jest Elader. Nieznacznie odpada Empresso. Vertex, Elader. Na trzecie miejsce przesuwa się tutaj Palankin po zewnętrznej, mocno przyspiesza, ale Elader także już obejmuje prowadzenie. Elader słabnie Vertex i konie za moment będą wychodzić na prostą finiszową. Wyprowadza Elader. Przy bandzie jeszcze Vertex się broni. Elader, Vertex, Gracioso po zewnętrznej, rozpędza się jeszcze Palankin. Nieco ponad 400 metrów do celownika. Elader, Empresso jeszcze tam walczy. Elader, Empresso i Gracioso, 300 metrów do celownika. Elader, Empresso, Gracioso przy bandzie, jeszcze jest tam Vertex, jeszcze nieco ponad 200 metrów. Elader, Empresso i Gracioso, to jest czołówka. Elader broni się, Empresso po zewnętrznej mocno naciska. Elader i Empresso, walka na ostatnich metrach. Elader, Empresso, Elader broni się, Empresso na drugiej pozycji, na trzecim miejscu Gracioso razem z Vertexem wpadają tutaj w celownik. Na przedostatnim miejscu kończy Weda i stawkę zamyka Palankin. Elader przed Empresso. To jest czołówka tego wyścigu. Zaczekajmy na oficjalny wynik od komisji technicznej.